The Gentleman, National Anthem of Moldova. National Anthem of Poland. I reprezentacja Polski. Numer 1 Kamil Dworzecki. Numer 2 Tomasz Ludecki. Numer 3 Marek Bugajski. Numer 4 Tomasz Dura. Numer 5 Artur Popławski, kapitan polskiego zespołu. Numer 6 Michał Kubik. Numer 7 Paweł. Jeszcze skład wejściowej drużyny Mołdawii z numerem 12 w bramce Oleg Cikorowa, z numerem 3 Edward Poderan, z numerem 7 Leonid Podlesno, z 8 Oleg Iloty i z 10 Krystian Obada. I czuje w ramce reprezentacji Polski Krystian Brzęk. Do końca w obronie Igor Sobalczyk, numer 11. Strzelał Edward Hodera, numer 3. Zagrane piłki ręką i pierwsze przewinęły po stronę mołdawskiej.
Z numerem 10 Krystian Obada.
i duże brawa Edward Hodera. A już za chwilę Krystian Opada w nowi grę. I strzał kapitana Moldawskiego zespołu Olega Ilodniego. Strzelają Marcin Dziubiński.
Kapłaski. I Polacy wciąż przy piłce.
Akcja Polaków zakończona strzałem Idora Samoczyka. Pisana bada numer 10 sprawdzono przemienia faulowanej do Sobalczyk. To był drugi faul w tej części gry. Pierwszą przerwę w tym spotkaniu czas poprosił trener Mondowego Daniela Krawczyka i Paweł. Jaka Polska prowadzi 3-0 w meczu o pierwsze miejsce w turnieju czterech narodów.
Kolejne przewinienie Polaków, tym razem Michał Wojciechowski z numerem 14 do 4 V. W tej części grupy powinien przez naszą reprezentację. Próbował Edward Chodera, numer 3. A my mamy kolejną przerwę, tym razem o czas poprosił polskiego zespołu. Thank you.
Adrian Lesku. Skuteczna interwencja Michała Wojciechowskiego do końca pierwszej połowy, już tylko 43 sekundy. Przewinienie Mołdawia, przypomnę, każde kolejne przewinienie tego zespołu będzie karane przedłużonym rzutem karnym. W tej części spotkania wyczerpały już limit fauli. Kolejne będą karane rzutami karnymi. Skład Polski w bramce Krystian Brzęk z numerem 12, z numerem 6 Michał Kubiak z 7, Paweł Budniak z numerem 9, Daniel Krawczyk z 11, Igor Sobalczyk. Przypomnę jeszcze, że spotkanie Polski z Mołdawią sędził jako sędzia pierwszy pan Sebastian Stanicki, jako sędzia drugi pan Damian Jaruchiewicz, sędzią trzecim jest pan Grzegorz Hamowski, a sędzią czasowym pan Tomasz Fron. Pierwsze przewinienie drużyny mołdawskiej. Paulował z numerem 4 Wasile Arlet. Igor Sobalczyk w bramce Mołdawia, no Olek Cichorowaga. Ah!
Widoczna interwencja Krystiana Brzęka. Igor Sowalczyk, ale piłka w odbiciu przez Wasyla Arleta wychodzi na aut. Pozostałego czerwonia strzelał Marcin Kiełpiński. Piłkę.
Faul popełnia Daniel Krawczyk. To pierwsze przewinienie reprezentantów polskich w tej części spotkania. I czujnie w bramce Polaków Krystian Brzeg.
Tylko jeden Gudurą, Krystian Brzęk, a my mamy przerwę. Przerwę, którą poprosił trener. Thank you.
strzelał Michał Kubik, numer 6 w bramce Mołdawia, Olimpii Torlaga i rzucił na Polskę.
reprezentacji Polski. A do końca spotkania już tylko 5 minut. Mecz ten zdecyduje o tym, która z drużyn zajmie pierwsze miejsce w turnieju czterech narodów. Dla reprezentacji Polski. Strzela Marcin Mikołajewicz w bramce Mołdawii. Dobra interwencja Olega Czitora. I rozpoczną reprezentanci Polski z numerem 11 Igor Sobalczyk. I mamy przerwę, o czas poproszę życzenia ostatniego w lecie turnieju czterech narodów. Polska prowadzi z Mołdawią 3-2. Trzeci faul Polski z numerem 13. Faulował Marcin Kiełbiński.
na boisku broni lotnego numerze Wasile Arlec, strzelec z drugiej bramki dla Mołdawii. Krystian Przem rozpoczął akcję biało-czerwonych. Minuta i 36 sekund do zakończenia spotkania. I wybiera numer 4, kapitan polskiego zespołu, Artur Szczerski. Dla Mołdawii. Strzela Mołdawiana, swój jeszcze rzut rożny dla Mołdawii. Za widowisko dziś stworzone w meczu o pierwsze miejsce z reprezentacją Mołdawii. Zajmują biało-czerwoni po dzisiejszym zwycięstwie 5-2.